Dzień dobry, Agnieszka Filipowicz, Oświęcimskie 24. Dziś zaprosiliśmy na rozmowę pana Marcina Susuła, działacza Oświęcimskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marcinie, jakim powietrzem dziś oddychamy w Oświęcimiu? O ile normy są przekroczone? No dzisiaj wyjątkowo dobrym powietrzem, bo mamy silny wiatr, tak? To jest w tym okresie takim grzewczym jedyna możliwość wyjścia na zewnątrz z naszych domów, mieszkań, kiedy naprawdę mocno wieje. Inaczej to za każdym razem mamy bardzo duże przekroczenia. Powietrze tutaj w Oświęcimiu należy do najgorszych w Małopolsce, w Polsce, w Unii Europejskiej. Z czego to wynika? No, czy też uwarunkowania. No, tutaj wiem, że cała Małopolska boryka się z jakością powietrza. To też nie jest tak do końca, że tylko jakby Kotlina Oświęcimska jest tym takim miejscem mocno zanieczyszczonym, no ale ostatnie wyniki mocno alarmują, zwłaszcza jeżeli chodzi o Obrzeszcze, bo tam akurat była stacja pomiarowa, no to było numer jeden w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przekroczenie PM2,5, PM10. W zasadzie mieszkańcy powiatu oświęcimskiego zimą nie powinni uprawiać sportów w plenerze. No, nie powinni wychodzić z domów mieszkań. To też do końca jakby nie zabezpiecza, bo wiadomo, że poprzez nieszczelności w oknach to powietrze, poprzez kanały wentylacyjne to powietrze się dostaje. Wiemy, że ta jakość powietrza wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie, nie tylko na układ oddechowy, ale układ krążeniowy, częste kwestie związane z udarami, no, są spowodowane tą jakością powietrza, zwłaszcza tymi pyłami PM2,5, które się praktycznie rozpuszczają w ciągu kilku sekund w naszym organizmie. W ostatnich dniach zawiesiliście banery antysmogowe, ruszyła taka akcja informacyjna. Rozumiem, że edukacja, informacja są potrzebne, ale to trochę za mało. Tak, no zdaję sobie z tego sprawę, odkąd powstał Oświęcimski Alarm Smogowy, też tutaj z Chełmieckim Alarmem Smogowym razem zaczynamy tutaj jakby w powiecie mocno działać. W zeszłym roku odbyła się też pierwszy taki szczyt tutaj klimatyczny, gdzie z poprzednim też starostą udało nam się zaprosić wszystkie osoby, które mogą decydować, jeżeli chodzi o tutaj miasta, gminy mogą decydować o jakości powietrza, czyli ustawami mogą regulować, jak to powietrze powinno być chronione. Do tej pory wydajemy olbrzymie pieniądze na edukację naszych dzieci, a z drugiej strony no, powodujemy swoim jakby bezczynnością, że te nasze dzieci oddychają no, bardzo złą jakością powietrza. No, oszczędzamy na tej jakości powietrza, nie oszczędzamy na jedzeniu, nie kupujemy jedzenia przeterminowanego, jedzenia, staramy się nie jeść jedzenia jakby niezdrowego, to samo się tyczy wody, staramy się pić czystą wodę, a to powietrze no, jest jakby tak niezauważalne, że to jest, a ma jakby bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. No właśnie, co mogłoby w pierwszej kolejności pana zdaniem zrobić samorząd powiatowy, miasto, żeby przeciwdziałać temu smogowi? No, trzeba czerpać wzory od tych, którzy już zaczęli to robić jakiś czas temu. No, pierwszy był Kraków. Udało się wprowadzić ustawę zakazującą używanie w ogóle paliw stałych. Bardzo daleko posunięte są te rzeczy w Trzebini. To jest następny taki, bym powiedział, pozytywny głos na mapie tej zanieczyszczonej Małopolski. No, mam nadzieję, że w szybkim czasie uda nam się też wpłynąć na lokalne władze, żeby podobne kroki poczyniło. No. Czyli będziecie lobować za tym zakazem? No generalnie tak. Wiadomo, że paliwa stałe to jest 85% wszystkich zanieczyszczeń. Wiemy, kiedy się kończy sezon grzewczy, praktycznie normy są nieprzekroczone. Pozostałe jakby zanieczyszczenie między 15-20% to jest przemysł i komunikacja samochodowa. A tylko 10% węgla jest spalane w niskiej emisji, czyli w domach prywatnych, szkołach, czyli nie w elektrociepłowniach, ani nie w elektrowniach. Czyli widzimy, że te 10% węgla powoduje 85% zanieczyszczenia powietrza. To daję sobie sprawę, że to jest może niepolityczne, ale zrezygnacja z tego typu źródeł wytwarzania ciepła spowoduje na pewno diametralną poprawę jakości powietrza. No, jesteśmy zobligowani do tego, żeby tą jakość powietrza poprawić dla naszych dzieci, wnuków, dla nas samych.
A może częstsze kontrole by się również przydało, bo wiadomo, że w piecach spalany jest nie tylko węgiel, tylko czasami na przykład plastikowe butelki. To też jest problem, tylko już jest uchwała małopolska, która nakazuje do 2022 roku używanie tylko piecy piątej lub generacji lub ekodesign. Tak? To się taki piec 20-krotnie mniej zanieczyszcza niż normalny piec bezklasowy, w którym jest spalane dobrej jakości węgiel. Oczywiście problem też polega nie tylko na paleniu śmieci, ale też używanie złej jakości węgla, tak? Różnego rodzaju flotów, mołów, czasami domieszek do nawet tak zwanego ekogroszku, który powoduje to, że ta jakość powietrza cały czas jest, bym powiedział, w bardzo krytycznym stanie. Z końcem zeszłego tygodnia uczestniczyliście w spotkaniu w starostwie poświęconym smogowi. Czy wyniósł Pan jakieś dobre wieści z tego spotkania? No myślę, że tak. W jaki sposób powiat się włączy w walkę ze smogiem? Znaczy, zależałoby nam, żeby, jeżeli Pani już tu wspomniała o kontrolach, no to niektóre samorządy mają związane ręce, ponieważ nie mają organów do kontroli. Są ekodoradcy, ale oni nie są w stanie jakby do końca kontrolować tych palenisk domowych. Dlatego tam, gdzie jest Straż Miejska, może wykonywać to Straż Miejska, ale wiemy, że Oświęcim i tak naprawdę Kęty mają Straż Miejską, Brzeszcze i pozostałe ale gminy. Ale są wydziały gospodarki komunalnej zwykle w urzędach. Tak, tylko, wymagane jest tutaj jakby taka praca zespołowa. No, staraliśmy się namówić pana starostę do stworzenia może takiej ekopatrolu, który mógłby przy tych, przypuszczam, że około 20 tysięcy jest piecy w całym powiecie. To jest no, liczba bardzo duża, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że wymiana tych wszystkich piecy spowoduje to, że będziemy żyć w normalnie czystych środowisku, przynajmniej jeżeli chodzi o powietrze. I powstanie takie ekopatrol? No miejmy nadzieję, że ta inicjatywa uda się. No to musi też być na tym szczeblu takim porozumienie wszystkich tutaj samorządów lokalnych, bo to trzeba stworzyć taką jednostkę. Starosta ma się zastanowić, jakie są możliwości prawne, żeby stworzyć, jak to finansować. No i to jest jakby jeden czynnik. Drugi czynnik to jest edukacja. Skoro jest przepis mówiący o tym roku 2022, to należy edukować ludzi, że muszą do tego czasu poczynić pewne działania, żeby poprawić jakość swoich źródeł ciepła. Jest też dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska co do termomodernizacji, wymiany Funduszu Ochrony Środowiska co do termomodernizacji, wymiany okien, wymiany źródeł ciepła. To też jest jakby ważna informacja, która musi dotrzeć do ludzi. To jest jakby już, powiedzmy sobie, cel, który powinien przyświecać już rządzącym w Warszawie. A jeżeli chodzi o to lokalne, samorządowe tutaj organy, one też powinny jakby przeznaczyć część pieniędzy w budżecie, bo do tej pory to były dosłownie żadne pieniądze przeznaczone na wymianę piecy, na modernizację, że to powinien być ważniejsze niż budowanie nowych chodników, dróg, powinna być jakość powietrza, bo kto będzie po tych chodnikach, po tych drogach chodził, jeżeli nie będzie mogli wyjść z domu, tak jak Pani mówi, w okresie tym nawet jesiennym, zimowym czy wczesnowiosennym. To jest około 120 dni, nawet do 180 dni, kiedy ta jakość powietrza jest w Małopolsce, są przekroczone normy. To jest bardzo długi okres czasu, kiedy tak naprawdę jesteśmy uwięzieni we własnych domach. Pół roku, dokładnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.